Gospodarstwo rybackie Siedlice położone jest w gminie Pokój na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. To 7 stawów o łącznej powierzchni 41 hektarów lustra wody. Podstawą produkcji jest karp, ale hoduje się tu również niemal wszystkie gatunki ryb słodkowodnych. Amury, tołpygi, sandacze, szczupaki, sumy, a nawet klenie, jazie czy świnki. Gospodarstwo założyli Anna i Andrzej Szymalowie. Nasze gospodarstwo jest gospodarstwem rodzinnym. Prowadzimy je z żoną, ale również z trójką dzieci, z córką i z dwoma synami. Jest również z nami pies, którego chyba zresztą tutaj widać. Siedzi i wiernie nam towarzyszy przy karmieniach, przy wszystkich pracach. My z żoną 22 lata temu postanowiliśmy wziąć kredyt. To były takie stawy wybudowane, ale bez pozwolenia wodnoprawnego. To były takie pogrzebane dziury i najwięcej to tutaj dzików było, jeleni w tych trzcinach, bo tu wszystko było zarośnięte. To wyglądało jak łąka. No i tak powoli, rok po roku, wszystkie stawy żeśmy remontowali, poprawiali groble, tutaj wszystkie budowy i w tej chwili wygląda jak wygląda. My jesteśmy bardzo zadowoleni i nie żałujemy ani chwili. Rybacką pasję ojca przejęli synowie Adam i Jacek, którzy powoli przygotowują się do przejęcia sterów. Już teraz wykonują większość prac. Liczne zarybienia wieloma gatunkami, karmienia, odłowy kontrolne oraz wszelkie czynności związane z utrzymaniem gospodarstwa. Ze względu na dużą kwasowość tutejszych gleb, stawy muszą być regularnie wapnowane. Ten naturalny zabieg eliminuje także choroby i szkodniki, przyspiesza mineralizację i zapewnia karpiom odpowiednie warunki hodowlane. Karp po pierwsze hodowany jest w cyklu 3-letnim, karmiony zbożami naturalnymi i dojada sobie plankton, który w tych stawach się namnaża. My zarybiamy 1000 sztuk na hektar, to jest minimum 10 metrów kwadratowych na jedną sztukę ryby. To nie ma drugiej takiej hodowli zwierzęcej, gdzie tak małe zagęszczenia by były. 3 lata w takich warunkach, no to jest naprawdę długo. Wszystkie pozostałe gatunki, jak kury, wieprze i tak dalej, no to są od kilku tygodni do kilku miesięcy hodowla. U nas produkcja tej ryby trwa 3 lata. Podczas odłowów rodzinie w pracach pomagają znajomi, sąsiedzi i przyjaciele. W październiku odławia się w Siedlicach od 20 do 30 ton ryby handlowej. Część ryb trafia do sprzedaży hurtowej i detalicznej, ale część po selekcji przenoszona jest do osobnego stawu. Siedlice to jedno z niewielu miejsc w regionie, w którym karpia można kupić nie tylko jesienią. Zrobiliśmy taki staw, jeden, na którym odławiamy tą rybę przez wędkami. Mogą sobie sami złowić, możemy my to zrobić i wyjadą z rybą wypatroszoną, obrobioną. Także każdy jest zadowolony, bo zrobiliśmy sobie tą sprzedaż bezpośrednią i mamy dostępność tej ryby przez cały sezon. Państwo Szymalowie sprzedają również swoje przetwory z ryb oraz różne rodzaje miodów z własnej pasieki. Zamierzają też stopniowo zwiększać procent ryb pozostawianych do całorocznej sprzedaży. Chcą dzielić się tym, co sami uwielbiają i popularyzować spożycie karpia nie tylko od święta. My karpiejemy jak wydry. 5 razy w tygodniu nawet. Także no u nas ryba jak tylko jest już taka, że jest zdatna do spożycia, no to już praktycznie przez cały sezon mamy tą rybę i jemy na okrągło.